Ten filmik to poradnik dla każdej osoby, która pragnie skorzystać z rytuału miłosnego albo tak zwanego uroku czy rzucenia zaklęcia, którego celem jest odzyskanie ukochanej osoby albo wzmocnienie miłości w aktualnym związku, czy też pozyskanie uwagi osoby, która nam się podoba, a jest względem nas obojętna. Bardzo często, gdy próbowaliśmy już takich zwykłych ludzkich metod i one nas zawiodły, to szukamy innego rozwiązania. I pierwsze, co większość osób robi, to wchodzi do wyszukiwarki Google i wpisuje rytuał miłosny, rytuał, by odzyskać ukochaną osobę. I co się wtedy dzieje? Wchodzi w ruch cała maszyna manipulacji i iluzji. Dlaczego? Ponieważ na pierwszych wynikach wyszukiwania będą pojawiać się strony sponsorowane, gdzie jest opłacona reklama, albo strony, które są reklamowane poprzez różne agencje reklamowe z wykorzystaniem SEO, czyli słów kluczowych. I wtedy większość osób naciska te pierwsze wyniki i już wchodzi w sidła mroku. Dlaczego tak jest? Ponieważ zazwyczaj za tymi reklamami stoją firmy, które wykorzystują ludzką naiwność i to, że komuś się spieszy, że ktoś czegoś nie doczyta, że coś jest napisane drobnym druczkiem. To są oferty, gdzie nawet nie ma danych adresowych. Nie wiadomo, kto robi ten rytuał, nie wiadomo, co to za rytuał, a wielu, wielu ludzi klik zamawia i już mają nadzieję, że coś pięknego spadnie do ich życia. W rzeczywistości do ich życia to może się pojawić coś bardzo negatywnego, ponieważ albo są to oferty ludzi, którzy w ogóle nie istnieją, albo zupełnie innych ludzi, którzy są za tym schowani. I dlatego jest tam tylko jedna fotka, są to jakieś blogi, gdzieś to można wszystko napisać, gdzieś to można wszystko skopiować, w ogóle nie wiadomo, kto to jest, nie ma danych firmy, jedna wielka niewiadoma. Albo jest już jakaś bardziej profesjonalna oferta, która ma wielu tam tak zwanych magów, niby magów, ale oprócz jakiejś jednej fotki, dwóch zdjęć, gdzieś tam wygenerowanych, może skradzionych opisów, nic więcej tam nie ma. Ty nie wiesz, kto to jest. Albo są to oferty czarnej magii, czyli czarne wesela, spętania, rzucenie klątwy, rzucenie uroku. I co, myśli, że to nie ma konsekwencji? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jest różnica pomiędzy białą, pozytywną magią anielską, a czarną magią. Wielu ludziom się wydaje, że ta czarna magia jest mocniejsza. Nic bardziej błędnego. To są pakty z demonami, przed którymi nas wszystko przestrzega, nawet Pismo Święte. I co z tego może wyniknąć? Tylko negatywne rzeczy. Czyli może nawet jeżeli taki rytuał zostanie wykonany, ktoś na chwileczkę zwróci na ciebie uwagę, ale konsekwencje tego rytuału dosięgną cię w innych dziedzinach. Stracisz pieniądze, pracę, sukces, cokolwiek innego zostanie zablokowane. Twoje zdrowie upadnie, a potem się wiele osób dziwi, skąd to się wzięło. Właśnie z takich rytuałów czarnej magii. Pamiętaj, że czarna magia to jest pakt demoniczny. I ten demon chce mieć cokolwiek z powrotem, nawet jeżeli to jest twoja energia w postaci pieniędzy czy innej. Czyli jak po raz kolejny będziesz szukać pomocy, to wykorzystaj tą wiedzę z tego filmu. Po pierwsze, sprawdź, czy to jest dobra, piękna, pozytywna magia, czy to jest czarna magia. Od czarnej magii trzymaj się z daleka, bo to tylko zło ci przyniesie do twojego życia. Druga rzecz, sprawdź, kto robi ten rytuał, co to jest za osoba, czy ta osoba ma jakieś inne media społecznościowe, czy ona ma filmy, czy ją widać, kto to naprawdę jest, komu ty powierzasz twoją miłość, komu ty powierzasz twoje dane osobowe, komu ty powierzasz twoje może ciężko zapracowane pieniądze.
Zobacz tę osobę na filmie, a nie tylko na jakiejś jednej fotce, która może jest gdzieś tam wygenerowana z internetu. Zobacz, kto to jest, czy ta osoba naprawdę istnieje, czy ta osoba jest widoczna, ona mówi, co ona mówi, jak ona się zachowuje, jak ona wygląda. A nie powierzaj twoje sprawy tak delikatne, tak piękne jakimś przypadkowym ludziom, o których nie masz pojęcia, kto to w ogóle jest i co on robi. I teraz tak, co możesz zrobić, żeby zrobić dobrze? Po pierwsze, sprawdzenie, biała czy czarna magia. Czarną odrzucamy, odrzucamy zawsze. Sprawdzenie, kto wykonuje dany rytuał, kto to jest, ale nie takie przeczytanie jakiejś opinii, ktoś to się tam wyprodukował i napisał sobie na blogu jakieś tam opinie jako inne osoby, tylko sprawdzenie tej osoby, kto to jest, jaką on ma przeszłość. Co jest w internecie na temat tej osoby? Czy ta osoba jest widoczna na filmie? Czy to jest jakaś fotka, nie wiadomo skąd? To jest kolejna rzecz. I po trzecie, bazując na moich 25 latach doświadczenia ponad w magii miłosnej, masz dwa podręczniki do pracy samodzielnej. Magia miłosna i rytuały miłosne. Tam masz dokładnie opisane, czego unikać, na co uważać, na co zwrócić uwagę, więcej niż tutaj w tym krótkim filmie, więc z tego skorzystaj. Zamów sobie takiego e-booka dyskretnie, dostaniesz go na maila, przerolujesz sobie go na telefonie, popatrzysz, aha, dobrze, to jest ważne, na to muszę uważać, a nie od razu. Rytuał miłosny to nie jest pieczenie bułek, to nie jest zakup bułek w piekarni. To są newralgiczne dane. Tu można tak dużo zniszczyć, tak dużo zablokować. Można cię na całe życie zablokować w szczęściu, w związku, a ty ufasz byle komu w takich ważnych sprawach? No mam nadzieję, że po tym filmie już nie zaufasz tak szybko pierwszej, lepszej osobie. I to samo dotyczy rytuałów finansowych, rytuałów na pracę, rytuałów sukcesu czy jakichkolwiek innych. To trzeba dać w doświadczone dłonie kogoś, kto jest widoczny, kto się nie ukrywa za jakąś fotką, że nie wiadomo, co to w ogóle jest i kto to w ogóle jest. Czyli podręczniki. Masz podręczniki do pracy samodzielnej z zakresu magii bogactwa, magii miłosnej, ogólnie magii, magii ochronnej, magii oczyszczającej. Skorzystaj z tego. To stoi do twojej dyspozycji. Wystarczy sobie zamówić, przeczytać i większość już wiesz, już możesz rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. A wszystkie te osoby z was, które decydują się, żeby przyjść do mnie, często niestety po złych doświadczeniach. Nie macie się co dziwić. Jeżeli żeście kupili jakieś rytuały czarnej magii, to tylko może się coś pogorszyć. Jeżeli żeście zaufali komuś, kto w ogóle nie istnieje, no to jest logiczne, że nie ma rezultatu. I przychodzicie do mnie jako do 10 czy 20 osoby, której żeście już wszystko o sobie powiedzieli i potem wielkie oczekiwania i wielkie wymagania. Ja to w pełni rozumiem, ale trzeba tutaj logicznie na wszystko popatrzeć, że jeżeli ktoś narobił ci złych rzeczy, to ja najpierw muszę to oczyścić, ja cię muszę najpierw od tego uwolnić, ja muszę to wszystko doprowadzić do punktu zero. I dużo łatwiej byłoby, gdybyśmy spotkali się od razu, bez całego tego bagażu przeszłości. Kolejna rzecz, zanim przyjdziesz do mnie, to tak samo, sprawdź, kim ja jestem, sprawdź moje filmy, zobacz moje filmy, jak ja mówię, co ja mówię, ile tych filmów stworzyłam i dopiero wtedy przejdź do mnie. A nie, że wiele osób przychodzi i tak, no nie, ja nie wiedziałem, że pani ma filmy, czy nie wiedziałam, że pani ma filmy, no ja panią znalazłem w Google. Mnie również sprawdź, czy my rezonujemy na tej samej energii. Czy możesz mi zaufać? Jak mnie czujesz? I dopiero wtedy zamawiaj rytuał miłosny. A ja zapraszam cię z głębi mojego serca do moich książek, do moich filmów i dopiero później na rytuały u mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bogardi.